kapitan i pierwszy oficer i ewentualnie jak jest trzeci pilot, to jest 85 kg, a stewardesy to jest 75 kg. Cześć, jestem Adam i pracuję w dziale marketingu w Polskich Liniach Lotniczych LOT. I dzisiaj pokażę Wam, jak wygląda praca osoby zajmującej się wyważaniem samolotów. Czy możesz się przedstawić i powiedzieć, czym się zajmujesz? Tak, oczywiście. Jestem Dominik, zajmuję się w locie wyważaniem. Tak naprawdę zarządzam tym procesem, zarządzam procesem wyważania, systemem wyważania samolotów. I od jak dawno tym się zajmujesz? W locie zajmuję się tym od 2016 roku. Tym konkretnym systemem, który jest przez LOT używany, zajmuję się od roku 2010, a w branży lotniczej jestem od 1998. Jak właśnie wygląda Twoja ścieżka zawodowa? Czy kończyłeś jakieś specyficzne szkolenia, studia w tym kierunku? Studiów w tym kierunku nie kończyłem. Kończyłem Akademię Obrony Narodowej, Wydział Lotniczy. Wcześniej kończyłem studia prawnicze. Natomiast mam bardzo dużo praktyki zawodowej i ta praktyka tak naprawdę dała mi bardzo dużą wiedzę, praktycznie równoważną z wiedzą inżynierską. Właśnie może powiesz nam coś więcej o swoim zawodzie, jak wygląda Twoja praca, na czym polega w ogóle praca eksperta do spraw wyważania? Jako ekspert do spraw wyważania zajmuję się zarządzaniem systemem, na którym pracują ludzie wyważający nasze samoloty. To się dzieje przed każdym rejsem, to się dzieje dla każdego samolotu. Dane każdego samolotu są wprowadzane praktycznie z osobna. Część jest wspólnych, część jest konkretnych na rejestrację, także jest to bardzo długi i skomplikowany proces. Zajmuję się też ustawianiem automatyki systemu, który wyważa samoloty. Zajmuję się też ustawianiem adresów, na które idą depesze, czyli na przykład coś takiego jak instrukcja załadunkowa, jak załadowany ma być samolot, jaki ładunek w konkretnym bagażniku jest na dany rejs planowany. Czyli na przykład tak zwane po angielsku load sheet, instrukcja, jak jest wyważony samolot, znowu powtórzone, gdzie co jest załadowane, gdzie jest położony środek ciężkości, ile samolot waży i wszystkie bardzo ważne informacje do rejsu, które potem piloci wprowadzają do komputera samolotu i na tej podstawie bezpiecznie lecą dobrze wyważonym samolotem. A propos tego udźwigu, powiesz nam coś więcej na temat obliczania udźwigu i jak to w ogóle wygląda? Korzystamy z systemu. Oczywiście każdy z nas jest szkolony z robienia tego manualnie, natomiast robimy to tak naprawdę bardzo rzadko, tylko po to, żeby mieć praktykę w tym. Natomiast jak obliczyć w ogóle masę samolotu do wykonania konkretnego rejsu? Masę gołego samolotu, czyli basic weight, dodajemy do tego masę załogi, która nim będzie leciała, masę pantry, czyli jedzenia, wózków cateringowych, tego wszystkiego, co podamy pasażerom i masę wody, którą pasażerowie zużyją, czy planujemy, że zużyją. W tym momencie mamy tak zwane dry operating weight, suchą masę operacyjną. Wiedząc, ile mamy tej masy, możemy zacząć planować, ile będziemy mieli udźwigu dla pasażerów i dla frachtu. I mamy w tym momencie zero fuel weight. Na podstawie tego dyspozytorzy są w stanie obliczyć, wiedząc też jaka jest pogoda i inne warunki na trasie, są w stanie obliczyć paliwo na rejs. Pierwsze paliwo, które mamy w samolocie, zalane takie na rejs, to jest paliwo tak zwane block fuel, bo po prostu samolot stoi w blokach, został natankowany. Włączamy silniki, kołujemy do początku drogi startowej, czyli spalamy paliwo, które my nazywamy taxi fuel, bo to jest na taxiing. Stajemy na początku drogi startowej, żeby wystartować i w tym momencie mamy take-off fuel, czyli paliwo, z którym wystartujemy. Przelatujemy, mamy trip fuel, czyli paliwo, które potrzebujemy na wykonanie na trasę i lądujemy z jakimś paliwem, czyli z tym paliwem plus to, co mamy w samolocie, plus sam samolot, mamy landing weight, masę do lądowania. A jeżeli właśnie chodzi, wspomniałeś o wadze załogi, czy przyjmujemy jakąś wagę taką średnią załogi? Masę standardową, tak. Czyli? Masę standardową, czyli kapitan i pierwszy oficer i ewentualnie jak jest trzeci pilot, to jest 85 kg, a stewardesy to jest 75 kg. I czy przy przygotowaniu load sheetu też dodaje się cały ten bagaż rejestrowany każdego pasażera? Tak, oczywiście. Plus podręczny, czy? Podręczny jest liczony w masę pasażera właściwego, znaczy w masę samego pasażera, nie doliczamy bagaży podręcznych. A powiedz, jeżeli chodzi o usadzenie pasażerów, często też się słyszy, że dana osoba nie może usiąść tutaj, bo tak samo zostało uważone.
czy też zajmujesz się usadzeniem pasażerów na rejsie pod kątem wyważania, czy to jest robione już przez inne osoby? To robią lot kontrolerzy, natomiast ja wprowadzam do systemu dane, jaki wpływ na wyważanie ma kilogram pasażera w rzędzie numer 1, czy w rzędzie numer 2, czy w rzędzie numer 3 i tak dalej. Czy jest jakiś margines błędu pod kątem tych kalkulacji? Powiem Ci w ten sposób. Uwielbiam latać, ponieważ za każdym razem, kiedy wchodzę do samolotu, chudnę o ponad 10 kg, ponieważ dla wyważenia ja ważę 88 kg, a w rzeczywistości ważę troszeczkę więcej. Marginesy błędów są zakładane i są one bardzo duże. Czyli jeżeli wejdzie pasażer taki jak ja, który wraz z ciężkim 10-kilogramowym, nie 8-kilogramowym plecakiem już waży dużo więcej niż te 88 kg, to tak, system sobie z tym poradzi i marginesy błędu, które ma, są na tyle bezpieczne, że tak, ten rejs będzie wykonany bezpiecznie, bez żadnego problemu. Dominik, skoro dowiedzieliśmy się coś więcej na temat Twojej pracy, może pokażesz nam, czym się zajmujesz, jak to wygląda przy biurku? Bardzo proszę. W tym momencie lot oczekuje na przyjście nowych samolotów typu Embraer 195 E2. Będą to całkowicie nowe maszyny w naszej flocie i w tym momencie muszę te samoloty zbudować w systemie. Także tutaj dokonuję obliczeń z dokumentacji, którą otrzymałem od producenta samolotu czy z działu osiągów, na dane, które potem będę wprowadzał do systemu. Sprawdzam, czy gdzieś w tych danych nie wkradł się błąd, czy nie ma czegoś, co będzie budziło moją wątpliwość, ponieważ w takim przypadku zawsze, jeżeli coś mi się nie podoba, zwracam się do kolegów z innych działów, czy też do producenta samolotu z prośbą o wyjaśnienie moich wątpliwości. I tutaj mamy na przykład dane stref kabiny pasażerskiej, dane jak na wyważenie wpływa konkretny rząd, usadzenie konkretnego pasażera, kilograma jednego pasażera w konkretnym rzędzie. Tutaj mamy wektor paliwowy, krzywą paliwową, czyli jak wlanie konkretnej ilości paliwa, konkretnej masy paliwa wpłynie na wyważenie samolotu, czy będzie go ciągnęło na ogon, czy będzie go ciągnęło do przodu i całą masę różnego rodzaju innych danych, które tak naprawdę przekładają się na to, jak bezpiecznie i prawidłowo wyważa się samolot. Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o innych nieznanych zawodach w lotnictwie, koniecznie subskrybuj nasz kanał, skomentuj i zostaw lajka.